Nagrywam. Ja mam problem, żeby wyjść na kolację. Patrz, co mam na schodach. Co to jest? Małpa, a tam druga. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj będzie o tym, że tylko krowa nie zmienia poglądów, czyli o produktach, na temat których zmieniłam zdanie. Zapraszam. I światło, słońce dzisiaj znowu pokazuje nam środkowy palec, więc wybaczcie, znowu będzie różnie. I tak jak powiedziałam, będą produkty, które na początku bardzo lubiłam, a teraz już niekoniecznie. I będą też produkty, które na początku nie przemawiały do mojej wyobraźni, a teraz nie potrafię się bez nich obejść. Zaczynamy. I zaczniemy z grubej rury, bo od mega sławnego, kultowego już kosmetyku, jakim stał się rozświetlacz od Anastasia Beverly Hills, Amrezy. On w opakowaniu prezentuje się bajecznie. Te fale, ten blask. Ja w całej swojej naiwności myślałam, miałam nadzieję, że taki blask osiągnę właśnie na swoim policzku. Tak się nie stało, chociaż żeby być tak całkowicie szczerym i sprawiedliwym, to rzeczywiście ten efekt takiego mega blasku da się osiągnąć, kiedy na przykład nałożycie ten kosmetyk palcem na kości jarzmowe i delikatnie te brzegi rozblendujecie pędzelkiem, żeby on się tak fajnie stopił zresztą makijażu. Natomiast ja z racji mojego lenistwa, no nie chcę mi się tam bawić, słuchajcie, w jakieś palce, pędzel. No i ten efekt jest delikatniejszy, więc to już na początku stwierdziłam, że no kurczę, no nie tak miało być. Te moje oczekiwania tak urosły i zostały tak nabudowane przez tą całą atmosferę, która otaczała ten produkt, że ja po prostu zaczęłam go używać i sobie pomyślałam, no jest za ciemny, nie jest tak intensywny, jak myślałam, że będzie. I powiem Wam, że trafił na listę kosmetyków, które mnie bardzo sobą rozczarowały. I ja przygotowywałam taki filmik i on przez bardzo długi okres na tej liście był. Ale wiecie, takim prawdziwym testem kosmetyku jest to, czy się do niego wraca i czy się po niego sięga. I ja zauważyłam, że pomimo tego, że nie jest tak intensywny, jak myślałam, że będzie i że nie jest tak jasny, jak miałam nadzieję, że będzie, ponieważ no, na tą moją karnację to jest tak na granicy, wiecie, gdybym była ciut jaśniejsza, to już mi się wydaje, że nie zagrałoby to, no to jednak ciągle po niego sięgam i zastanowiłam się, o co w tym wszystkim właściwie chodzi. Teoretycznie go nie lubię, no a ciągle go używam. I tu chyba chodzi o te moje, nie wiem czym podyktowane, chyba tym całym hype'em zbudowanym wokół tego produktu, oczekiwaniami, bo rozświetlacz jest świetny. On daje taki bardzo niespotykany rodzaj blasku. Z bliska, no to czy rzeczywiście błyszczy Wam się policzek, są te drobinki, on Wam tą skórę rozświetla. Wystarczy dać krok czy dwa w tył i ta Wasza cera wygląda na mokrą. Ona jest rozświetlona takim zdrowym blaskiem. To wykończenie, jeśli chodzi o ten rozświetlacz na mojej twarzy, jest unikalne. Ja nie osiągam takiego efektu żadnym innym rozświetlaczem w mojej kolekcji i wydaje mi się, że przez to, że on jest właśnie taki jedyny w swoim rodzaju, ja bardzo często po niego sięgam, no i okazuje się, że no, żyć bez niego nie mogę. Drugi kosmetyk, na temat którego zmieniłam zdanie o 180 stopni i to jest coś, co na początku, słuchajcie, miałam jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Zaczęłam tego używać i się tego pozbyłam, pakując się do Polski, bo stwierdziłam, że nie ma po prostu sensu taszczyć tego przez ocean, bo ja tego nie będę używać, wyrzuciłam. I od jakiegoś czasu, tak jak powiedziałam, zaczynam drobnymi kroczkami mieć romans z takim rozświetlającym makijażem. Przyznaję, że w moim przypadku jest to takie dosyć ciężkie i trudne, ponieważ ja tą cerę mam jednak przetłuszczającą się troszeczkę w tej mojej strefie T. I na przykład podkłady rozświetlające, po które najłatwiej w takim przypadku sięgnąć, no u mnie w ogóle nie wchodzą w grę, ponieważ nawet w zimie one po prostu mi zjeżdżają ze strefy. One są, fajnie wyglądają od razu po aplikacji, no ale po kilku godzinach tu już po prostu nic mi nie zostaje na tym moim nosie, brodzie, to wszystko trzeba, nie ma sensu się w to bawić. Podkłady matujące, no wiadomo, wszystko się ładnie trzyma, no
ale jednak jest to matowe, płaskie wykończenie. No i tutaj z takim ratunkiem przychodzą mi wszelkiego rodzaju pudry rozświetlające. Absolutnie uwielbiam te Ambient Lighting Powders od Hourglass, które po prostu, no to nie są rozświetlacze, one właśnie tą cerę Wam delikatnie rozświetlają, nadają Wam takiego życia, iskierki. I to jest coś, co ostatnio noszę na sobie non-stop. Oczywiście nie na całej twarzy, strefa T musi być zmatowiona. Tutaj, kiedy się coś za bardzo świeci, no nie wygląda to dobrze. Natomiast ten boki twarzy, no to zawsze mam na sobie ostatnio ten pudry od Hourglass. Do brzegu, Iza, wracając do produktu, o którym chciałam powiedzieć. Z tego właśnie powodu, że ta strefa T się przetłuszczała, nie lubiłam, jak to wszystko się świeciło, sięgałam po róże matowe. Róże rozświetlające to było coś, czego ja unikałam. Z reguły świeciłam się w strefie T, więc jeszcze dodatkowo rozświetlanie tutaj, no byłam taka trochę bombka choinkowa, nie podobało mi się to, unikałam, matowiłam jak najwięcej rzeczy. Więc kiedy świat oszalał na punkcie Luminoso od Milani, kupiłam, sprawdziłam, stwierdziłam, no nie, świecę się cała, nie podoba mi się jak to wygląda, pozbyłam się go. Ale przyleciałam do Polski, zaczęłam sięgać częściej po kosmetyki Hourglass i oni tam w swojej ofercie mają te rozświetlające delikatniej i te rozświetlające bardziej i ja uwielbiam te rozświetlające delikatniej, te z domieszką Ambient Lighting Powders. I wydaje mi się, że od nich zaczął się mój taki romans z produktami właśnie rozświetlającymi. Ten efekt zaczął mi się podobać. To jest też może kwestia odpowiedniej pielęgnacji. Kiedyś ta moja cera nie była taka zadbana. Miałam większy problem z przetłuszczającą się skórą, z niedoskonałościami. Teraz to wszystko jest dosyć zrównoważone. To nie wygląda, słuchajcie, tak źle jak kiedyś. Więc te produkty wyglądają na mnie troszeczkę inaczej. Tam, gdzie chcę, żeby był mat, jest mat. Tam, gdzie chcę, żeby to było rozświetlone, jest rozświetlone. To wszystko się nie miesza, to wszystko trzyma się kupy. I ostatnio, jak na Minty pojawił się z powrotem ten produkt, pomyślałam, dam mu jeszcze jedną szansę. I oczywiście doszedł do mnie i nie przestaję go nosić. Nie będę dużo o nim opowiadać. Znacie go, to jest coś, co daje piękny, delikatny efekt, to jest coś, co mam dzisiaj na sobie. Coś, co wróciło do łask i bardzo się cieszę, że znowu po to sięgnęłam. Aż tak się cieszę, że zamówiłam sobie więcej odcieni. Zobaczymy, jak one mi zagrają. Jak na razie Luminoso, och, teraz coś niewinnego, ale jednak, słuchajcie, istotnego w pielęgnacji. Jest to masełko do ust firmy Biolove. Coś, co kupiłam na zasadzie dopychamy koszyk, żeby mieć darmową przesyłkę. Czyli stwierdziłam chyba, że jak kupować coś, czego tak naprawdę nie potrzebuję w danej chwili, no to balsam do ust to jest coś, co słuchajcie, zawsze się w domu przyda. I kiedy przyszło to masełko, no oczywiście wiedziałam, że kupuję coś, co jest w metalowej puszeczce, po co trzeba będzie sięgać palcem. Słuchajcie, wkurzył mnie ten produkt, bo to jest rodzaj balsamu do ust, którego nie da się nałożyć zbyt dużo, taką grubą warstwę. Ja z reguły nakładałam sobie na noc taką grubą warstwę, czy balsamu, czy wazeliny, wszystkie pochodne takiego produktu. Lubiłam sobie taką grubą warstwę nałożyć, rano wstawałam, to usta były takie nawilżone, odżywione, miękkie. A tu się, słuchajcie, nie dało. Ilebym sobie tym paluchem ten nie wierciła w tej małej puszeczce, to i tak miałam wrażenie, że nałożyła się określona ilość tego masełka na usta. No i nie idzie zbudować tego. I kurczę, nie dość, że paluch, no ja jednak wolę, słuchajcie, pomadkę w sztyfcie i higieniczne to i wygodniejsze, poza tym jak macie paznokcie, no to same wiecie, no nie da się za bardzo. Ale jednak, kiedy umyję zęby, kiedy idę spać, kiedy chcę założyć na siebie matową pomadkę, zawsze sięgam po to, chociaż mam w domu pomadek nawilżających, balsamów do ust, no od groma i trochę. Okazuje się, że jest to, słuchajcie, w moim chyba 37-letnim życiu prawie pierwsza zima, no nie licząc zimy w Kalifornii, bo tam to w ogóle trudno to nazwać zimą, kiedy moje usta nie są wysuszone i popękane i to chyba, słuchajcie, dzięki temu. Ja codziennie wieczorem nakładam, no nie grubą warstwę, bo się nie da, nakładam warstewkę tego, budzę się rano i wszystko jest miękkie, wszystko jest nawilżone. Ja tego produktu zużyłam już znaczną ilość. I czy wkurza mnie, że muszę tym palcem tam wiercić? Tak. Ale jest to coś, na co rzeczywiście mogę liczyć. Kiedy ta moja skóra zaczyna być lekko przesuszona na ustach, sięgam po to, problem znika. Kiedy chcę nałożyć na siebie matową pomadkę, to zawsze przed aplikacją
nakładam to. I to zaraz przed aplikacją, ponieważ to jest masełko do ust, które nie sprawia, że ta pomadka matowa, słuchajcie, się ślizga Wam po ustach i nie da się jej nałożyć. Są takie pomadki nawilżające, które potrzebują troszeczkę czasu, żeby jednak wchłonąć się w usta, żeby można było ten produkt w postaci matowej pomadki nałożyć, żeby on się nie ślizgał, tylko ładnie na te usta nałożył. Tutaj nie ma takiego problemu. Ja nakładam to, od razu sięgam po matową pomadkę, wszystko nakłada się bez problemu. Jest to taka dodatkowa warstwa, która sprawia, że ta pomadka Wam tych ustach nie wysusza. Mała rzecz, a cieszy. I słuchajcie, to jest coś, bez czego nie wyobrażam sobie wyjechanie poza miasto. Musiałabym sobie kupić drugie. Coś, co naprawdę lubiłam, i skończyła się miłość. Jest to tuż od Lovely ich Curling Pump Up Mascara. Czarny tusz, sztuczna, wygięta, fajna, interesująca szczoteczka. Ja o tym tuszu mówiłam chyba w filmiku o trzech nowych maskarach z drogerii. Zalinkuję go poniżej. I słuchajcie, ta maskara działała u mnie bardzo fajnie. Podkręcała rzeczywiście, no nie podkręcała u mnie. U mnie to podkręcenie to jest w ogóle cała historia, utrzymywała moje podkręcenie bardzo dobrze, wydłużała, troszeczkę zagęszczała, bardzo mi się podobał efekt do momentu, kiedy po jakimś miesiącu użytkowania nie zaczęła strasznie brudzić, ale to strasznie, słuchajcie, i mówię tutaj panda na całego. Nie wiem, co się stało, bo z reguły doświadczenie z maskarami mam takie, że one na początku są zbyt rzadkie i na początku brudzą, a kiedy już troszeczkę się tam powietrza do nich dostanie, ta formuła zgęstnieje, one są troszeczkę wysuszone i już przestają brudzić. Tu było odwrotnie. Kiedy ona była nowa, świetnie to wszystko działało. Może brudziła odrobinkę, ale to odrobinkę, nic, co by mi przeszkadzało, natomiast później poszło to w takie ekstremum, że ja no nie mogę jej używać, bo kiedy ją nałożę, no to muszę liczyć się z tym, że po prostu jest wachlarz i to nie tylko na dole, słuchajcie, w tym takim standardowym, umówmy się, miejscu, ale po prostu górna powieka, no mam taki czarny pasek z każdej strony. No niestety, okazało się, że... No okazało się, że jednak nie gra. Cienie wpłynie od Stila. I mam dwie formuły. Mam tą Shimmer and Glow and Glitter and Glow. Nie and, tylko i. Glitter and Glow. Czyli z brokatem i takie bardziej foliowe, lustrzane. I nie zrozumcie mnie źle. Kolory są, odcienie są po prostu zniewalające. Są nie z tej ziemi, one się błyszczą. Są bardzo łatwe we współpracy. Kiedy wysychają, nie wchodzą w zagłębienia. To jest bardzo dobry produkt. Ale... Zawsze miałam z nimi taki delikatny problem, że zaraz po aplikacji one szczypały moje oczy. No nie one szczypały w moje oczy, sprawiały, że moje oczy szczypią. I oczy się nie zaczerwieniały, nie powstawała żadna reakcja alergiczna na powiekach czy obok, nie uzawiłam, ale czułam taki chłód na powiece i oczy szczypały. I słuchajcie, biorąc pod uwagę to, jaki efekt osiągam tymi cieniami, no to ja się godziłam z tym. To było takie tymczasowe, nakładałam troszeczkę dyskomfortu, ale biorąc pod uwagę, jak one wyglądały na mojej powiece, no to, że tak powiem, szłam w to. Ale zauważyłam, że w momencie, kiedy pojawiły się w moich kosmetykach turbopigmenty z Glam Shopu, przestałam kompletnie po nie sięgać. Tak, to są dwie różne formuły, dwa różne wykończenia, ale zawsze, kiedy... Chcę jakiegoś takiego naprawdę konkretnego blasku, pięknego koloru. No to teraz sięgam po turbopigmenty. I tak, aplikacja jest trudniejsza. Tutaj wystarczyło dać kreseczkę aplikatorem, rozblendować to wszystko pędzelkiem. Nic się nie osypywało z racji, słuchajcie, no płynnej formuły. No z turbopigmentami nie jest tak łatwo. Ale jednak zauważyłam, że kompletnie przestałam ich używać. Taka mała rzecz, ten mały dyskomfort przy aplikacji okazał się takim tak zwanym po angielsku deal breakerem. No, generalnie wolę ten trud aplikacji przy turbopigmentach, ale jednak tą wygodę noszenia, niż tą łatwą aplikację, którą daje mi Stila, ale jednak to pieczenie w oczy. Więc na początku była miłość, bo to jednak jest unikatowa, niepowtarzalna formuła, ale ona się jednak skończyła, no. Turbopigmenty mnie odbiły. Ostatni produkt na dzisiaj i jest to produkt z firmy, którą naprawdę bardzo lubię. Jest to Hourglass i to jest ta ich Lip Crayon. Mówiłam o tym produkcie w filmiku o kosmetykach Hourglass i wtedy, kiedy kręciłam ten filmik, to ja naprawdę lubiłam ten produkt, ale tak jak na początku bardzo ją lubiłam i bardzo często ją nosiłam, chociaż już nawet chyba w filmiku wspominam, że wolę błyszczyk niż tą kredkę,
To jednak używałam jej, ponieważ podobał mi się kolor, podobało mi się wykończenie, no wygoda użytkowania jej też, ona jest bardzo kremowa, bardzo fajna. Przestałam jej używać. Jest za ciężka, zrobiła się taka, ja nie wiem, czy ona się zdrobiła, czy ja na początku tego nie widziałam, a może teraz już mam tak dużo lekkich, delikatnych, puszystych produktów do ust w mojej kolekcji, że w porównaniu do nich ta kredka jednak jest za ciężka. Kiedy ją nałożę, ona leży na tych ustach i ja to czuję. I chociaż nie dzieją się z nią dziwne rzeczy, bo ona ani nie pęka, ani nie wysusza, ani się nie rozjeżdża, ona wygląda tak, jak wyglądała, kiedy ją kupiłam. Natomiast teraz zauważyłam, że to uczucie, jakie daje mi na ustach, zaczyna mi przeszkadzać. Tak więc na początku bardzo często po nią sięgałam. No widzicie, że ona już jest zjechana całkiem nieźle. Tak teraz powiem Wam szczerze, że nie kupiłabym jej, nie sięgnęłabym po nią. Pokazały się na rynku produkty, które są lżejsze, fajniejsze, wygodniejsze na ustach. To jest czas tej pomadki minął u mnie po prostu. Okej, okay, kochani, to wszystko ode mnie na dzisiaj, jeśli chodzi o produkty, na temat których zmieniłam swoje zdanie. My spotykamy się ponownie w środę. Nie, już w niedzielę. Czas mija jak szalony. My widzimy się z powrotem w niedzielę i wtedy opowiem Wam o nowych podkładach z drogerii. Zapraszam.